zakładam, że obraz, który znalazł się, dokładnie się znalazł, bo był trochę zapomniany i w pewnym momencie ojciec Jan go wyciągnął z głębi razem z innymi obrazami. Przez chwilę służył za przykrycie fortepianu i gratów podczas remontu. Bardzo krótko, bo weszła tam moja świętej pamięci pani profesor i zrobiła awanturę, bo to był obraz z warsztatu de la Belli z XVII wieku i pokazywał dominikanów karmionych przez anioły. Nie mogli użebrać, w związku z tym święty Dominik, a pewna wersja głosi, że i święty Jacek w Krakowie, ale skoro obraz jest w Poznaniu, to z pewnością w Poznaniu też to mogło się zdarzyć, powiedział, no dobra, no to żebrzemy u aniołów. Żebrzemy nie dają, to Panie Boże daj. No i anioły zeszły i stąd się ponoć wzięło powiedzenie o świętym Jacku z pierogami. Ale nie gwarantuję, że to prawda. Tak twierdzę. Bez prawdomówności akurat i bez pretensji do wielkiego autorytetu.